Zbieramy na okrągło. Co nas zbieramy, to wiatr z parku nawieje. Kiedy prosiliśmy służby stosowne, żeby jakoś w pierwszej kolejności tam z tym parkiem zrobiono porządek. Nie było czasu. Teraz proszę bardzo, wiatr podmuchał. Mieliśmy czyściutko, a tu cała siatka zaklejona liśćmi, ale to nie wszystko. Tu leży sterta liści. To też nie wszystko, to tylko przedpiekle. A tu, gdzie Irena tak dokładnie razem ze mną zresztą oczyściła, proszę. Meblarze pozgrabiali u siebie na placu, ale pozgrabiali i zostawili tylko duże kupy. Teraz już śladu po nich nie ma, wiatr swoje zrobił. Znowu musimy wydać pieniądze na worki, bo spalić tego nie ma jak. Co? No widzi pan co? Prosiliśmy. Ale to pan nie widział, pan Nadia widziała. Ja dzisiaj wyniosłem 14 tych. No taka hałda tam, nie, jak do pana się wchodzi. I ja pani Nadia mówiłem, zobacz pani, to więcej jak tu było. No. Ale mówię, wezmę, bo jak wiatr przyjdzie, to rozpieprzy. No to rozciągnie dalej znowu. To najgorzej to z tym, co w tą siatkę się tak powbijało. W ubiegłym roku miałem to samo. Pani, jak przychodzę, zobacz, to takie na środku drogi, jakby to spadło na sam. Emeryt mam.